Dziś w studiu Radia Pięciołk zrobiło się pięknie. Mamy Miss Polonia, a ściśle mówiąc jeszcze Miss Warmii Mazur, ale Miss Polonia może w przyszłości tu Adam Bartoszewicz i Natalia Filipkowska są gośćmi Radia 5. Natalia, Miss Warmii Mazur, a przyszła Miss Polonia. Witam gorąco. Witam również. I Adam Bartoszewicz, organizator konkursu. Witam również. Witam serdecznie gości Radia 5. Przed wejściem na antenę to sobie właśnie tak rozmawialiśmy i ty, Natalia, to chyba nie masz już wyjścia. Będziesz tą Miss Polonia, prawda? Na to wychodzi, że prawdopodobnie tak. Nie wiem. To raczej nie ode mnie zależy, więc trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Od piątku jesteś Miss Warmii i Mazur. Jak te dni ci minęły? Te raz, dwa, trzy, cztery? To znaczy, jakoś nie przykuwam za bardzo do tego uwagi. Wydaje mi się, że jest podobnie, tak jak było sprzed zgrupowania. I ogólnie bardzo cieszę się z tego tytułu i tym podobne, ale nie wiem. My musimy trochę o historii twojej porozmawiać. Pochodzisz z małej miejscowości, niedaleko Pisza. Jak ta miejscowość się nazywa? Szkody, dokładnie jest to wieś. Pozdrawiamy gorąco mieszkańców Szkód, Szkodów, jak Szkód. To się odmienia? Szkód, mieszkańców Szkód, czyli taki kopciuszek trochę, z małej miejscowości, ze wsi na salony. Chyba tak. Adamie, to jakoś wpływało właśnie pochodzenie Natalii na decyzję jury? Chyba nie bardzo, nie, prawda? To nie miało żadnego znaczenia. Jury oceniało dziewczyny pod względem tego, jak się zaprezentowały na scenie, pod względem też swoich wypowiedzi, krótkich, ale jednak były na gali. 13-osobowe jury wybrało najpiękniejszą. Z wynikiem jak najbardziej się zgadzam. No to chyba większość właśnie mieszkańców Ełku i nie tylko Ełku, mieszkańców Warmii i Mazur zgadza się z tym wynikiem. Może powiedzmy, kogo Natalia teraz reprezentuje? Reprezentuje całe nasze województwo. Tak, Natalia w dalszym etapie reprezentuje całe województwo Warmii i Mazur. Przychodzi do ćwierćfinałów i z dużym prawdopodobieństwem, że prawdopodobnie będzie w finale. Na gali byli przedstawiciele Miss Polonia, również przedstawiciele agencji modelek i naprawdę bardzo wysoko punktowali Natalię w wyższych etapach. Nie dość, że bardzo wysoko punktowali, to też zapewniali, że właśnie być może są szanse na to, że Natalia daleko zajdzie w tych konkursach. To już wiemy o tych 4 dniach, że nie bardzo przywiązujesz wagę do tych 4 dni, a wcześniej ciężka praca, żeby wystartować w takim konkursie? Nie, to nie była ciężka praca, to ogólnie był bardzo spontaniczny wypad z mojej strony i też nawet nie spodziewałam się tego, że po prostu tak daleko zajdę. A kto cię namówił do tego, żeby startować? To nam w materiale mówiłaś już, ale powtórz. Dokładnie, to była decyzja mojego chłopaka. Chciał się pochwalić swoją piękną dziewczyną? Dokładnie. Ale tak ci powiedział? Nie. Raczej chciał, żebym w końcu uwierzyła w siebie. I to był... Nie wiem, czy po prostu to jakoś będzie bazowało dalej na mojej przyszłości w ogóle. Dalej jestem tą samą osobą, raczej nic się nie zmieni, ale... No właśnie miałem zapytać, jak to jest? Jeżeli chłopak chciał, żebyś uwierzyła w siebie, to znaczy, że byłaś osobą trochę nieśmiałą, trochę niewierzącą Dokładnie. W swoje własne siły. Jednak ten czas, który spędziłaś z innymi kandydatkami na tych zgrupowaniach, spotkania z wizażystami, spotkania z fryzjerami, z osobami, które w jakiś sposób kreują twój wizerunek, chyba w jakiś sposób musiał wpłynąć jednak na ciebie. Na mnie w jakiś sposób, to znaczy nawet nie spodziewałam się tego, że wygram. Naprawdę tam było bardzo dużo pięknych dziewcząt i to był dla mnie, to jest nadal dla mnie szok, że po prostu coś takiego się stało. Wydaje mi się, że uroda to jest rzecz nabyta i to, jak wyglądamy, raczej ma jakiś jednak wpływ, ale raczej to, co wpłynie z nas z serca, to jest chyba najważniejsze. Ale tu muszę się w pewnym sensie nie zgodzić. Tu z Adamem sobie rozmawialiśmy. Uroda urodą, ale jednak nie każda dziewczyna dobrze wypada, nawet ta najpiękniejsza na scenie, a tu chyba jest to najważniejsze, prawda? Zgadza się. Natalia w ogóle jest bardzo, bardzo taką skromną osobą, a na scenie się prezentowała niesamowicie. Fakt, że było 12 przepięknych dziewczyn, ale jednak to Natalia zdecydowaną większością głosów na 13 osób w jury
wygrała ten konkurs, co o czymś to świadczy, jednakże prezentowała sobą naprawdę wysoki poziom i zwłaszcza, że sama Paulina Krupińska, Miss Polonia 2012, która zasiadała w jury, jak również przedstawiciele agencji modelek, też typowali właśnie Natalię, tak? To musimy powiedzieć jeszcze o tym jury, a to prawdziwi fachowcy oprócz Pauliny Krupińskiej, która Miss Polonią była, no i z racji tego to wybiera niejako w różnych miejscach swoją następczynię, to byli prawdziwi fachowcy, koneserzy kobiecej urody. Tak, oczywiście. To byli przedstawiciele branży mediów, jak i branży modelek. Do tego było też sporo przedsiębiorców promienitych z Ełku. Firma taka jak Rutkowski Development, który był ambasadorem, czy przedstawiciel Black Shadows Energy Drink, no to są osoby, które się kręcą gdzieś nawet po tym świecie i umieją rozróżnić kobiety, piękną kobiety. A czym się kierujemy, wybierając właśnie Miss Warmii i Mazur? Co jest takie najważniejsze w tych kobietach, w tych dziewczynach? Naturalność. Myślę, że Natalia zjednała sobie jury naturalnością. Naprawdę była jedną z najbardziej takich naturalnych dziewczyn na gali. Myślę, że tym właśnie zjednała sobie jury. No oprócz tego jest też bardzo wysoką i zgrabną kobietą. No wyższą ode mnie, niestety. Muszę to też przyznać. Jak przyszliście, to byłem troszkę zaskoczony. W każdym razie no gratulacje to po pierwsze. Jeszcze jedno pytanie do organizatora. Dużo castingów się odbyło na terenie praktycznie całego województwa. Pamiętasz Natalię z castingów? Tak. Bo tych dziewcząt trochę się przewinęło jednak. Tak, pamiętam świetnie. Natalia przyjechała na casting ostateczny do Ełku, więc... Jako rzutem na taśmę się dostała. Rzutem na taśmę, tak, zgadza się. Było ogólnie 8 castingów w największych miastach północno-wschodniej Polski. Wyselekcjonowaliśmy 19 chyba dziewczyn na casting finałowy. Z tej 19 wybraliśmy 12 i... Tak, stworzyliśmy jeden chyba z najlepszych konkursów piękności w Warmii i Mazur, organizowany pod szyldem Miss Polonii. W piątek już została wybrana Miss Warmii i Mazur. Natalio, spotkałaś się już z rodziną? Miałaś czas porozmawiać sobie tak na spokojnie? No może zacznijmy inaczej. Z rodziną to później, ale najpierw z chłopakiem, który cię właśnie wepchnął do tego konkursu Miss Polonia. Już rozmawialiście? Co on na to, że wygrałaś? Co on na to? Mi bardzo, bardzo kibicował i tak szczerze mówiąc wierzył w to, że wygram, ale to jednak było jego zdanie na ten temat. No, ale tu się okazało, że jury również, a rodzina, mama, rodzice i dalsza rodzina już. Dalsza rodzina. Już z nimi rozmawiałaś? Tak, to znaczy tak, u mnie w rodzinie było mniej więcej coś takiego, że tylko rodzice wiedzieli, dalsza rodzina ogólnie o tym nie wiedziała, więc była ogólnie w szoku, że wzięłam udział w tego typu właśnie rozrywce. I no, jak najbardziej, bardzo po prostu byli z tego powodu zadowoleni, wszyscy mi gratulowali, po prostu telefon mi się praktycznie urywał, czego do tej pory było. Czy to było właśnie fajne, że Natalia mówiła, że praktycznie nigdzie nie oznajmiała tego, że startuje w konkursie, nawet najbliżsi znajomi nie wiedzieli. No to prawdziwy szok może się okazać, tak. Że w gazecie... A tu nagle we wszystkich gazetach, buch. Natalia jest Miss Polonia Warmii Mazur. I niespodzianka dla rodziny. No to ja tą panią znam skądś. Tak to mniej więcej wygląda. Masz siostrę? Tak, mam siostrę. Młodszą? Starszą. Starszą? No to też. Jak ona się jeszcze kwalifikuje, no to może... Niestety już nie, ale jest bardzo piękną kobietą. Naprawdę bardzo piękną i bardzo mądrą. To może dobrze, że nie startowała, bo by był klan właśnie Filipkowskich chyba tak. Na tronie Miss Polonia. No cóż, gratulacje. Teraz jakie dalsze losy Natalii? Teraz Natalia, ale również 4 jeszcze pozostałe dziewczyny, bo mieliśmy 3 Miss i 2 dzikie karty przyznane, co świadczy o bardzo wysokim poziomie urody na konkursie. Łącznie 5 dziewczyn o nas przychodzi do ćwierćfinałów ogólnopolskich i tu już jest taki przedostatni etap do wystąpienia na żywo na głównej gali finałowej. Na Miss Polonia, no właśnie, będziemy walczyć o ten tytuł najpiękniejszy i o tą koronę najpiękniejszy. No chyba każda dziewczyna nosi i każda marzy właśnie o tym. W jakiś sposób już znasz, nie wiem, terminarz przygotowań, czy będziesz miała trochę czasu dla siebie?
To znaczy... Jeszcze dokładnie nie wiadomo, jeszcze dokładnie, prawda? Nie wiadomo, dokładnie. Trzeba sobie rezerwować czas. Dokładnie. A co jeszcze właśnie? Co jeszcze z Natalią? Bo do konkursu Miss Polonia to jeszcze trochę czasu zostało, a Miss Warmii i Mazur ma jednak trochę pracy, prawda? Zgadza się. Właśnie teraz jako dom mediowy MT, który zajmował się organizacją gali, szykujemy dla Natalii szereg wywiadów w różnych telewizjach, w różnych mediach. Też zachęcamy organizatorów różnych imprez czy wydarzeń kulturalnych do tego, żeby do nas się zgłaszali, jeżeli chcieliby uświetnić swoją uroczystość wystąpieniem Natalii Miss Polonia Warmii Mazur 2013. Zapraszamy do kontaktu z nami. Tak samo firmy, które byłyby zainteresowane jakimiś działaniami promocyjnymi, prosimy zgłaszać się do domu mediowego MT. Także zapraszamy. No i na zakończenie jeszcze musimy powiedzieć o aspekcie charytatywnym gali, bo oprócz koncertów, oprócz występu pięknych kobiet i wybrania tej najpiękniejszej, zbierane były pieniądze na pewne stowarzyszenie. Tak, zgadza się. Już co roku praktycznie nasza tradycja, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Onkoludki. Chyba to jedno z najfajniejszych takich stowarzyszeń w Ełku. Aukcja charytatywna obejmowała 3 przedmioty. Zebraliśmy troszeczkę gotówki na dzieci. Mam nadzieję, chcemy wykorzystywać takie wydarzenia jak Miss Polonia Warmii Mazur, czy na przykład jak też organizujemy Mazurski Motoshow, do tego, żeby wspierać też te takie aukcje charytatywne, wspierać te stowarzyszenia. No a my teraz czekamy na finał Miss Polonia. Kiedy to będzie? Jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale prawdopodobnie w grudniu. I bym chciał serdecznie z tego miejsca poprosić przedstawicieli Warmii, Mazur, widzów wszystkich, a o to, żeby trzymali kciuki za naszą Natalię i w razie czego brali udział czynny w wysyłaniu SMS-ów. No trzymamy kciuki i już nie możemy się doczekać tego finału. Mamy mocną reprezentantkę. Natalia Filipkowska, Miss Warmii, Mazur i Adam Bartoszewicz, Dom Mediowy MT, byli dziś gośćmi Radia 5. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.